Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z długo wyczekiwanym filmem na naszym kanale. Obserwujący z Instagrama kontrolują cały mój dzień. Dzisiaj jest sobota, godzina 10:15 i przez cały dzień będę wstawiać ankiety na Instagrama. W sumie z takimi różnymi rzeczami, typu czy mam związać włosy, w co mam się ubrać. Dzisiaj idę na paznokcie, więc będziecie wybierać kolor moich paznokci. Także jeżeli chcecie oglądać ten filmik dalej, to zapraszam! No to kochani, oto są dwie stylizacje na dzisiaj. Zaraz wstawiam zdjęcia na Instagrama. No i zobaczymy, co sami wybierzecie. To jest tak ciemno, pomimo że jest 10, że muszę wszystko oświetlać lampką. Po prostu nic nie widać. Ankieta już wstawiona. Czekam jakieś 5 minut, no i zobaczymy, co będę musiała ubrać. Oficjalnie stwierdziliście, że zdecydowanie chcecie stylizację numer 1, także idę się w nią ubrać. Jestem już ubrana wreszcie, słuchajcie, 11, a ja dopiero co jestem ubrana. No ale słuchajcie, sobota, to można być trochę większym leniem, także wybaczam sobie dzisiaj. No i wstawiam dla Was kolejną ankietę. Czy mam mieć rozpuszczone włosy, czy związane? Zagłosowaliście, żebym miała rozpuszczone włosy, także mam rozpuszczone i powiem szczerze, że bardzo się z tego cieszę, że tak zagłosowaliście, bo 100 razy lepiej czuję się w rozpuszczonych włosach niż związanych. Mogłabym mieć całe życie proste rozpuszczone włosy. Śniadanie! Co mam dzisiaj zjeść? W sumie jest 11, więc słuchajcie, jestem tak głodna, że to prawda. Jest naprawdę wszystko, ale macie tak, do wyboru. Albo owsiankę, albo kanapki. A w międzyczasie, kiedy odpowiadacie na pytania, powiem Wam, że mam taki problem, bo dzisiaj jestem umówiona na paznokcie i idziecie ze mną, wybierzecie mi kolor, także bardzo fajnie, ale najgorsze jest to, że nie przemyślałam faktu, że mam studniówkę. Nie mam pojęcia, jaką sukienkę w ogóle wybiorę, czy to będzie czerwona, czy niebieska, nie mam pojęcia. Nie wiem, co mam zrobić, naprawdę, po prostu ja czasem tak nie myślę, więc no niestety, pójdę dzisiaj zrobić, zrobię może takie, jakie mi się podobają. I może dobiorę sukienkę na studniówkę pod kolor paznokci. Kochani, myślimy praktycznie tak samo. Jest 60% na owsiankę, także bardzo się cieszę. No i robimy. W ogóle moje spodnie są tak głośne, że jak się poruszam, to je słychać. Także napiszcie mi w komentarzu, czy słychacie koce, bo ja je bardzo mocno słyszę. Nie, skończyło mi się mleko, słuchajcie. Czyli jednak muszę iść do sklepu, więc idziecie ze mną. Czekamy. Idziemy po mleko, idziemy po mleko. Yeah. Zwycięstwo, mamy mleko, wracamy. Jestem tak głodna, że zaraz umrę. O tak, słuchajcie, wyszła mi trochę zawodnista, ale i tak wygląda pięknie. Mam tutaj banana, jagody, maliny, prażone migdały, owsianka jest w środku i mam w ogóle dwie różne skarpetki. Dostałam je od mamusi. W sensie dostałam te same pary, ale zawsze noszę je dwie różne. I teraz kolejny przystanek. Idziemy zrobić paznokcie, więc zaraz Wam wyślę ankietę, który kolor mam zrobić. I jestem teraz u Karoliny, która pięknie mi zrobi paznokcie i czekamy wspólnie na Wasz werdykt, bo wstawiłam przed chwilą ankietę na Instagrama, czy malować paznokcie na różowy kolor, czy na granatowy, więc czekamy chwilę, no i zaraz się okaże. Wybraliście różowe, więc są różowe, wyszły naprawdę przepięknie. Także idziemy dalej i zaraz wstawiam dla Was kolejną ankietę. Jestem już po paznokciach, są różowe tak jak chcieliście i przed chwilą wstawiłam ankietę, w której mieliście wybrać, czy mam robić obiad sama, czy mam iść gdzieś do restauracji zjeść i wybraliście coś, z czego bardzo się cieszę, bo dzisiaj naprawdę nie chciało mi się robić obiadu i wybraliście, że chcecie, żebym zjadła obiad na mieście, także lecimy z Julką zjeść, no i ciąg dalszy nastąpi. No to widzicie, Julka też się skusiła. A ja mam pizzę. Jesteśmy z Julką po obiedzie, było pyszne i teraz mamy do Was pytanie. Kolejna ankieta. Siłownia czy zakupy? Please, wybierzcie zakupy. Zakupy, sprawdzamy. Uwaga, zadaj pytanie. Co wybieracie? Błagam, zakupy, zakupy. Ja też proszę. Tylko nie siłownia. Wierzę w Was. Siłownia? Zakupy. Please!
No i po zakupach! Zakupy zrobione! Tak, byłyśmy, więc w sumie dzisiaj bardzo fajnie spędziłam dzień. Dzięki wam. Bo... I mnie. I dzięki Julii oczywiście, bo naprawdę fajnie wybieraliście odpowiedzi. Dziękuję wam bardzo za to, że tak aktywnie wzięliście udział w tym filmiku i mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli tak, to dajcie łapki w górę, a jeżeli chcecie zobaczyć kolejną część na przykład z moim udziałem albo Gefi, to też dajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzu i może zrobimy coś podobnego. Dokładnie. Cześć! Buzi! A na koniec tego filmiku przypominamy, że jest dostępny sklep internetowy z naszymi gadżetami My3. Koniecznie wpadajcie!